Guy de Maupassant. Oczekiwanie. Czyta Anna Rasiewicz-Żogała. Rozmawialiśmy paląc cygara po obiedzie. Rozmowa toczyła się o niespodziewanych spadkach, śmiesznych dziedzictwach. Wówczas pan Brumont, którego nazywano to świetnym mistrzem, to świetnym adwokatem, przysiadł się u kominka. Ja? Właśnie, rzekł. Poszukuję jednego dziedzica, który zniknął wśród wyjątkowo strasznych okoliczności. Jeden w ten dzień z tych zwykłych, a przykrych dramatów życia codziennego, wypadek, który zdarza się prawie codziennie, a który mimo to jest jednym z najbardziej przerażających, jakie kiedykolwiek znałem. Otóż tak się rzecz miała. Pewnego razu zostałem przez około 6 miesięcy wezwany do jednej umierającej. Pragnę panu, mówiła, dać jedno bardzo delikatne, trudne i długie zlecenie. Zechciej pan oznajmić się najpierw z postanowieniem mego testamentu, który leży tam na stole. Przeznaczam nim dla pana sumę 5000 franków jako honorarium. Jak się panu nie uda ta sprawa, zaś sumę 100 000 franków w razie powodzenia. Trzeba, żeby pan wyszukał syna mojego po mojej śmierci. Prosiła mnie, żebym jej pomógł usiąść na łóżku i iżby łatwiej było jej mówić głosem, bowiem łamał jej się i świszczał w gardle. Znajdowałem się w bardzo bogatym domu. Pokój był zbytkownie urządzony tym prostym zbytkiem. Ściany były obite grubą materią o łagodnym i miłym dla oka tonie, a słowa zdawały się wnikać w nie i ginąć bez odgłosu. Umierająca zaczęła. Jesteś pan pierwszym, któremu powierzam tę straszną historię. Będę się starała zebrać siły, by ją panu opowiedzieć do końca. Trzeba, żeby pan wszystko znał dokładnie. Pan, o którym wiem, że jesteś człowiekiem światowym, ale i uczuciowym zarazem, i jestem przekonana, że zechcesz z całą szczerością pomóc mi wedle sił swoich w tej sprawie. Posłuchaj mnie pan zatem. Przed moim małżeństwem pokochałam jednego młodego człowieka, którego atoli odrzuciła moja rodzina, bo to nie był dość bogaty. Wkrótce potem poślubiłam jednego bardzo bogatego mężczyznę, poślubiłam go przez nieświadomość, z obawy przed posłuszeństwem. Nawet przez niedbałość. Jak wychodzą za mąż młode panny? Miałam z nim dziecko, syna. Mąż mój umarł po kilku latach, ten zaś, którego kochałam, ożenił się także. Kiedy mnie zobaczył owdowiałam, cierpiał okrutnie, tym bardziej, że nie był już sam wolnym. Odwiedzał mnie i płakał i skarżył się przede mną, a mną targał ból. Został moim przyjacielem. Byłoby zapewne lepiej, gdybym go wcale nie widziała i nie przyjmowała u siebie. Co pan chce? Byłam samotna, taka smutna, taka samotna, taka zrozpaczona. I kochałam go jeszcze. Jak to się czasem cierpieć musi. Nie miałam nikogo na świecie, tylko jego. Moi rodzice bowiem już nie żyli. On odwiedzał mnie często. Nie powinnam była mu pozwalać przychodzić tak często, skoro byłem żonatym. Nie miałam jednak siły przeszkadzać temu. Cóż pan powiem, stał się moim kochankiem. Jak to się stało? Ja wiem sama, to można wiedzieć. Czy wierzy pan, że może być inaczej? Dwie ludzkie istoty pociąga do siebie ta sama siła nieodparna wzajemnej miłości. Czy wierzy pan, że można ciągle walczyć, ciągle odmawiać tego, o co prosi, błaga ze łzami, słowami wzburzonymi, na kolanach z namiętnym uniesieniem? Człowiek, którego się ubóstwia, którego by się chciało widzieć szczęśliwym, którego by się chciało obsypać wszelkimi możliwymi radościami. Czy można było się wyrzec z tego ze względu na honor świata? Jakież by siły by trzeba? Jakiegoż wyrzeczenia się i rezygnacji szczęścia, jakiegoż egoizmu, uczciwości. Nieprawdaż? W końcu zostałam jego kochanką i byłam szczęśliwa. Przez 12 lat pało to szczęście. Zostałam również, i to jest moją największą słabością, moim największym tchórzostwem, przyjaciółką jego żony. Wychowaliśmy razem mojego syna i zrobiliśmy z niego człowieka. Inteligentnego, pełnego rozumu i silnej woli. O szerokim i szlachetnym umyśle. Dziecię to skończyło lat 17. Dziecię to, ten młody człowiek, kochał mojego kochanka prawie tym samym uczuciem jak i ja. Oboje bowiem razem, jednak je kochaliśmy i pielęgnowaliśmy. Nazywał go dobry przyjacielu i poważał go niezmiernie, otrzymując od niego zawsze wskazówki pełne mądrości, przykłady prawości, honoru i uczciwości. Uważał go i szanował jak starego, szlachetnego i pełnego poświęcenia towarzysza swojej matki, jak pewnego rodzaju swego ojca moralnego, opiekuna i protektora. Zapewne nie byłoby nigdy o nic więcej pytał, przyzwyczajony widzieć go od dzieciństwa, tego człowieka w domu, przy mnie, przy nim, zajmującego się nami bez ustanku. Jednego wieczora mieliśmy się spotkać przez te troje przy obiedzie, byłoby dla mnie to największe uroczystości. A ja, czekając na nich obydwóch, mimo woli zadawałam sobie pytanie, który z nich pierwszy nadejdzie.
Drzwi otworzyły się i wszedł mój stary przyjaciel. Wybiegłam naprzeciwko niego z wyciągniętym dwiema rękoma, on zaś złożył na moich ustach długi pocałunek szczęścia. Nagle lekki hałas, jakby szelest, jakby dziwne uczucie obecności kogoś więcej prócz nas dwojga w pokoju wstrząsnął nami i spowodował, że mimo woli oglądnęliśmy się za siebie. Mój syn Jan stał podbladły, zdumiony i patrzał na nas. Była to straszna chwila naszego szaleństwa. Ja cofnęłam się, wyciągając ręce w stronę mojego syna, jakoby błagalnie, lecz już go nie było, wyszedł. Oboje staliśmy naprzeciwko siebie, przerażeni, niezdolni przemówić ani słowa. Ja rzuciłam się na fotel i miałam pragnienie silne, a niezrozumiałe, pragnienie uciec gdzieś, zniknąć na zawsze. Później konwulsywne łkanie szarpało mą piersią i płakałam wstrząsana spazmami, z duszą rozdartą, z nerwami rozstojonymi, tym przerażającym wstydem, który spada na serce matki w chwilach podobnych. Och, mój przyjaciel, stał przede mną równie przestraszony, nie śmiąc ani zbliżyć się do mnie, ani przemówić, ani mnie dotknąć w obawie, że dziecię powróci. Wreszcie przemówił: pójdę, poszukam go, powiem mu, żeby zrozumiał, trzeba wreszcie, żebym go zobaczył, żeby się dowiedział. I wyszedł. Czekałam, czekałam, oszalała, drżąc najmniejszy szelest, targana obawą i dziwną trwogą na najmniejszy trzask ognia palącego się na kominku. Czekałam jedną godzinę, dwie godziny, czując rosnącą w sercu mojemu nieznaną trwogę. Takie przerażenie, jakiego bym nie życzyła nikomu z najbardziej zbrodniczych ludzi. Gdzie było moje dziecko? Co ono robiło? Około północy posłaniec przyniósł mi list od mojego kochanka. Umiem go jeszcze na pamięć. Czy syn pani powrócił? Ja go nie odszukałem. Czekam na dole, nie chcę wchodzić o tak późnej porze. Napisałam na tym samym kawałku papieru ołówkiem. Jan nie powrócił. Trzeba, żebyś go pan znalazł. Całą noc spędziłam na fotelu w oczekiwaniu. Dochodziłam już do szaleństwa. Porywała mnie chęć krzyczeć, to znowu gdzieś biec lub tarzać się po ziemi. Nie poruszyłam się atoli nawet i czekałam. Co się stanie? Chciałam odgadnąć, chciałam się dowiedzieć. Nie byłam w stanie jednak nic przewidzieć, mimo szalonych wysiłków mojej myśli i głębokiej męczarni duszy. Obawiałam się teraz, ażeby się oni nie spotkali. Co by uczynili? Jakoby postąpiłby mój syn. Straszne wątpliwości szarpały mną, dziwne przypuszczenia roiły się w mojej duszy. Pokojówka moja, która nie wiedziała o niczym, przychodziła co chwilę i spoglądała na mnie, myśląc może, żem oszalała. Odesłałam ją, nie mówiąc do niej ani słowa. Ona podbiegła do lekarza, który przyszedłszy zastał mnie wśród silnego ataku nerwu. Złożono mnie do łóżka. Wywiązało się u mnie zapalenie mózgu. Gdy po długiej chorobie odzyskałam przytomność, spostrzegłam przy moim łóżku mojego kochanka, samego. Poczęłam krzyczeć: mój syn, gdzie jest mój syn? On nic nie odpowiadał. Ja pytałam dalej: nie żyje? Nie żyje? Czy życie sobie odebrał? On nic nie odpowiadał. Nie, nie, przysięgam ci. Mimo wszelkich starań nie mogłem go odnaleźć. Ja, zrozpaczona, oburzona tym niewytłumaczonym, ani rozsądnym gniewem, zawołałam: zabraniam ci powrócić, szukać sposobności zobaczenia się ze mną, dopóki go nie odnajdziesz. Odejdź. On wyszedł. Od tego czasu nie zobaczyłam już więcej ani jednego, ani drugiego i żyję w ten sposób już 20 lat. Wyobraź sobie pan i zrozum tą straszną karę, to ciągłe, a powolne rozdzieranie serca matki, mojego serca kobiety. Zrozum pan te okropne oczekiwania bez końca, bez końca. Nie, kończy się, bo umieram. Umieram bez zobaczenia jednego i drugiego. On, mój przyjaciel, pisywał do mnie codziennie przez lat 20. Ja jednak ani sekundę widzieć go nie chciałam, bo zdaje mi się, że gdyby powrócił, równocześnie z nim spostrzegłabym zjawiającego się mojego syna. Zjawiającego się mojego syna. Mój syn, czy on żyje? Czy też już nie żyje? Gdzie on się podziewa? Może tam za wielkimi morzami, w jakim dalekim kraju, którego mi nawet nazwa jest nieznana. Co on myśli kiedy o mnie? Och, gdyby on wiedział. Och, jakie są dzieci okrutne. Czy on rozumie, na jaką straszne cierpienie mnie skazał? Na jakie tortury mnie wystawił? Wówczas jeszcze młodą i życia pełną. Aż do ostatnich dni moich. Mnie, swoją matkę, którego go tak kochałam. Całą potęgę mego macierzyńskiego uczucia. Przecież to jest straszne. Powiedz mu pan to wszystko. Powtórz mu pan moje te ostatnie słowa. Moje dziecię. Moje drogie dziecię. Bądź mniej surowym dla biednych istot. Życie samo już jest dość okrutnym i surowym. Moje drogie dziecię, pomyśl, jakie byłoby życie twojej matki, twojej biednej matki, od chwili, kiedyś ty ją opuścił. Moje drogie dziecię, przebacz jej, kochaj ją, skoro już nie żyje, albowiem odcierpiała już jedną z najbardziej strasznych kar. Dyszała drżąco, jak gdyby mówiła do swojego syna stojącego przed nią, po czym dodała: powiedz mu pan jeszcze, że nie widziałam tamtego. Zamilkła na chwilę, wreszcie złamanym głosem rzekła: a teraz proszę pana, zostaw mnie pan samą. Chcę umierać samotną, skoro ich nie ma koło mnie. Pan Brumon dodał. I wyszedłem, moi panowie, płacząc jak dziecko, tak, że mój stranger ze zdziwieniem oglądał się na mnie. A proszę panów, wszak to codziennie naokoło nas zdarzy się moc podobnych dramatów jak ten. I nie odnalazłem syna. Tego syna, którego ja, mówcie sobie co chcecie, potępię. Guy de Maupassant. Oczekiwanie. Czytała Anna Rasiewicz-Żogała.